Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego, i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne, tak by można było się z nich uczyć. Yeah! Odpowiedź na pytanie o motyw wędrówki, jego literackie realizacje, w którym trzeba się odnieść do boskiej komedii Dantego Alighieri, może wyglądać tak. We wstępie możecie zapisać, że motyw wędrówki w tradycji literackiej zawsze łączył się z toposem homowiator, czyli człowieka podróżnika poszukującego sensu życia. Ludzka egzystencja jest wieczną tułaczką, w trakcie której próbuje się odnaleźć jakiś cel. Dzięki jej podróżom można lepiej zrozumieć otaczający świat i zdobyć naukę na przyszłość. Wędrówka jest bowiem doświadczeniem kształtującym tożsamość jednostki. I właśnie dlatego w literaturze często podejmowano temat nauk, które można wyciągnąć z podróżowania. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Wędrówka Dantego poza światach nie była zwykłą wycieczką, lecz lekcją życia. Bohater w trakcie podróży po piekle, czyśćcu i niebie mógł zrozumieć, że każdy czyn zostanie osądzony, a grzeszników spotka należna kara. Nieprzypadkowo Dante trafił do lasu w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300. Można powiedzieć, że był to okres, w którym bohater robił rachunek sumienia. Miał 35 lat. Jak uważał, był w swoich dni połowie, czyli na półmetku życia. Dlatego był to odpowiedni moment, aby poddać analizie i przewartościować swoje życie. W trakcie wędrówki po piekle Dante w towarzystwie Wergiliusza mógł zapoznać się z hierarchią grzechów. Kraina, do której trafili niegodziwcy. Miała kształt odwróconego stożka. Był to lej, który wytworzył się po tym, gdy lucyfer, dawniej anioł, został strącony z nieba przez Boga. Siła uderzenia była tak wielka, że demon spadł na samo dno, tworząc wielką szczelinę. Piekło w wizji włoskiego poety składało się z dziewięciu kręgów i było poprzedzone przed piekłem. Miejscem, do którego trafili ludzie neutralni, ani dobrzy, ani źli. Każdy kolejny krąg znajdował się coraz głębiej, co przybliżało grzeszników do lucyfera, Czyli najgorszego demona. Kręgi piekielne były zorganizowane według skali Przewinien. W pierwszym kręgu Limbo znajdowali się ludzie, którzy nie zawinili zachowania, lecz mieli nieszczęście urodzić się przed Chrystusem. Nie było im dane poznać mesjasza, co sprawiło, że nie mogli trafić do nieba. W kręgu tym znajdowali się m.in. Wergiliusz, Juliusz, Cezar, Owidiusz Choracy, Sokrates czy Arystoteles. Kolejne kręgi ujawniały niegodziwości, których celowo może dopuścić się człowiek. Zarówno otoczenie, jak i zachowanie bohaterów usytuowanych coraz bliżej Lucyfera zmieniały się na gorsze. Męki ludzi uwięzionych w ostatnim kręgu były nieporównywalnie gorsze do tych, które przeżywali grzesznicy z wcześniejszych kręgów. Winami, które zmuszały duszę do przebywania w piekle, były grzech, namiętności, skłonność do popełniania zbrodni w imię miłości, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, skomstwo i rozrzutność, zazdrość i lenistwo, górzenie herezji, występowanie przeciwko bliźnim i Bogu, nadużywanie zaufania czy zdrada. Dzięki podróży po piekle Dante mógł wyciągnąć naukę na przyszłość. Bohater był na półmetku życia, dlatego miał jeszcze szansę na odmienienie swoich losów. Dzięki wędrówce miał możliwość świadomego kierowania swoim życiem. Mógł także poznać warunki czyśca i nieba. Wędrówka, więc, była dla niego wskazówką, jak należy postępować, aby trafić do ukochanej Beatrycze. A jej miejsce było w niebie. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak by był on funkcjonalny. Wędrówka Dantego miała wymiar wewnętrzny i umożliwiła lepsze zrozumienie świata. Pod tym względem podróż bohatera boskiej komedii była podobna do wycieczki Kordiana po Europie, w trakcie której bohater dramatu Juliusza Słowackiego poznał zasady rządzące XIX-wiecznym społeczeństwem i dokonał wielkiej przemiany. Główny bohater w pierwszym akcie był pozbawiony sensu życia. W drugim akcie przymierzał świat, by lepiej zrozumieć cel istnienia. Każdy. Odwiedzone miejsce było dla niego lekcją. Z biegiem wydarzeń bohater stracił jednak wszystkie złudzenie na temat rzeczywistości. Bo w Londynie dowiedział się, że wszystko jest na sprzedaż. W Dower dostrzegł łudę literatury, która fałszuje rzeczywistość. We Włoszech zwątpił w istnieniu romantycznej miłości. Natomiast w Rzymie doświadczył niechęci i pogardy ze strony papieża. Podróże po Europie ukształtowały tożsamość Kordiana, zmotywowały do zmiany, nastawienia i przyjęcia aktywnej postawy wobec zaborcy. Efektem wędrówki była konkretna wizja. Mężczyzna zrozumiał, że Polska jest Winkenriedem narodów, a on sam powinien poświęcić się, aby wpłynąć na los ojczyzny, co skłoniło go do decyzji o przeprowadzeniu zamachu na życie cara. A teraz, tak jak w wypracowaniu, czas na zakończenie. Motyw wędrówki umożliwia ukazywanie wewnętrznych przemian, jakie przechodzą bohaterowie literaccy w obliczu nowych doświadczeń. Główny bohater boskiej komedii zapoznał się ze specyfiką piekła, czyśćca i nieba, dzięki czemu miał świadomość konsekwencji wyborów życiowych. Dzięki wędrówce Danty... Miał los w swoich rękach, wiedział, do czego mógł dążyć. Z kolei Kordian wyciągnął ze swoich podróży naukę o świecie, która skłoniła go do zmiany postępowania, między innymi stwierdził, że w życiu ważne są tylko pieniądze, a jemuś to nie odpowiada. Podróż może więc dawać wiedzę, pobudzać do zmiany zachowania, a nawet kształtować tożsamość. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie filmu.